Hej, hej, moje drogie lewiska i lwiątka, i lwiszcza przeróżna, króle zwierząt, nasze kochane. Witajcie w marcu już prawie 2023. Wciąż tutaj przy tych znakach kolejnych powtarzam, że ten czas mnie zadziwia, bo niby go nie ma, a pędzi jak szaleniec. Niedawno oświętowaliśmy nowy rok, a teraz proszę bardzo, marzec i za chwilę wiosna. Super, nie? Dobra, ale wiecie co z tej talii innej biorę? Motywy przewodnie miesiąca, więc dla Was tak samo. Motyw przewodni dla lewka na marzec 2023 poproszę. Motyw przewodni, przypominam, jest takim tematem prowadzącym miesiąc i Was przez ten miesiąc, czyli taką energią yy, dominującą, może motywującą, zobaczymy. Lew w marcu 2023 motyw dominujący, temat przewodni. A jest to energia rycerza kielichów. No proszę, a rycerz kielichów, który mi się uraka pokazał w sprawach dobrych, u was jest w motywie dominującym. Więc miesiąc może być zdominowany przez jakiegoś gościa bądź gościnię. <laughs> Jaka nową modzie feministycznej. Ale zwykle to mężczyzna jest. To jest mężczyzna. Trygon wody, oczywiście, który przychodzi z nową propozycją. On jest gotów odpuścić, wybaczyć, poznać się z wami, zaprosić na imprezę, na randkę. To jest energia transformacji en emocjonalnej energia yy, raka, rybek, bądź yy, tego trzeciego wodnego, yy, skorpionka. I ten mężczyzna, tutaj on może yy, zdominować yy, wam marzec. Rycerz kielichów jest taką energią, która wiele obiecuje, również poprawę. Czy to zrobi? Hmm, oto jest pytanie. Niekoniecznie, bo to tak wiecie: lubi pływać dziś tu, jutro tam, aczkolwiek ta energia bo ona nie jest zbyt stabilna ona jest bardzo romantyczna. Ona pisze sonety, wyznaje miłość. Ale jak przychodzi do ciężkiej roboty, harowy pragmatyzmu, żeby ogarnąć dom, dzieci i inne ważne sprawy, to już różnie z tym może być. Wtedy możecie powiedzieć ała. No. Rycerz kielichów, nie? ta energia tutaj będzie w tym, w tym motywie przewodnim, ale też jest pewną obietnicą, bo rycerz kielichów z czym przychodzi? Z ofertą. On w kielichu ma ofertę transformacji, zmian, energię miłości, przyjaźni, czasem nowej pracy, czegoś kreatywnego. Taką tutaj macie zapowiedź, właśnie kogoś bądź czegoś takiego, co wam tę energię. Zdominuje, czyli hmm, być może was też jakoś tak przemieni emocjonalnie. Myślę, że tak, zawsze tu mamy transformację emocjonalną. O tym pamiętajmy. Dobrze, no i do konkretów teraz już zmierzamy, czyli Twoja energia lewku w marcu 2023. Czy, kim będziesz, jak ta Twoja energia będzie się przejawiała? Z czym do świata? Co pokażesz, jak zaznaczysz swoją obecność, co masz tutaj do zaoferowania, Twoja energia, Lwie, coś z rodziną ci nie po drodze widzę, albo jeśli nie, to taka jest energia nietolerancyjna. Hmm. Powiesz, zero tolerancji dla kogoś. Bo? Bo co? Bo ktoś mnie po prostu oszukał, zawiódł moje zaufanie albo ym, nie toleruje czegoś, jakichś takich opóźnień też, bo tutaj tak się też co? opóźniają różne działania. Mogą być też problemy, wiesz, twoje z jakąś nieruchomością, bo często ta energia też pokazuje własność, dom, nieruchomości, nie? Dobrze, jeszcze się od tego, do tego odniosę, bo lew tu jakiś taki zaczyna się agresywny robić, jak na króla zwierząt przystało, ale on się jakoś broni, on pokazuje zębiska. A tu nagle jakiś rycerz lichów wpływa i się napatacza. No dobrze, a co z otoczenia płynie? Wpływy z otoczenia, ludzie, którzy do ciebie przychodzą, czego od ciebie chcą, z jakimi zamiarami, intencjami, propozycjami. Wpływy z otoczenia w marcu dla lwa. A wpływy z otoczenia pokazują się w siódemce buław, czyli w takiej energii, która mówi, że nawet w konflikcie da się znaleźć jakieś rozwiązanie, o ile jesteśmy wytrwali, ale to przychodzi z zewnątrz. Taka energia, która ma plan, ale Wy nie bardzo chyba macie ochotę w, um, uczestniczyć w tym planie rodzinnym czy innym. Może w ogóle okoliczności rodzinne coś tutaj Wam utrudniają. Jest taka energia, że powiedzmy, jest szansa spotkania się w połowie drogi. Natomiast nie ma wspólnego celu. Ja, ja widzę, że Wy jesteście w takiej energii, yy, która yy, nie toleruje w ogóle jakiejś słabości czyjejś. A słabości ludzkie różne bywają. Można mieć słabość do picia, albo słabość do kobiet, albo czy mężczyzn, albo słabość do yy, obżerania się, czy no wiecie, no, no ludzkie słabości bywają bardzo różne. Do nawykowego okłamywania ludzi, manipulacji. Tu jest zero tolerancji. Wy na coś nie dajecie przyzwolenia i rzeczywiście pokazujecie te swoje lwie zębiska. I czegoś nie akceptujecie. I w otoczeniu jest taka energia, która już od dłuższego czasu wam depcze po odciskach czy po piętach, bo siódemka mówi: to już trwa jakiś czas. I powiedzmy, że to właśnie byłaby szansa spotkania się w połowie drogi, ale mamy jakąś energię konfliktową, bo kto tu do was przychodzi? Ludzie, którzy właśnie albo się kłócą. I wy prawdopodobnie znacie tych ludzi, wiecie o kogo chodzi, bo to już trwa od jakiegoś czasu. Mają jakiś plan, żeby uzyskać przewagę w przedsięwzięciu. Wy jesteście po jednej stronie, oni, mam wrażenie, nie współpracują, są po drugiej. I to jest taka energia, która. Może nawet powiedzieć Wam, że, że chce zażegnać jakiś konflikt, tylko trzeba rozmawiać, bo rozmawia, rozmowa przecież uświęca, nie? Rozmowa może tutaj uleczyć, uzdrowić. Tylko, że Wy macie wątpliwości co do słuszności działania tego człowieka bądź jakiejś grupy y, ludzi. Jeszcze jest taka inna opcja, bo tutaj budowa się opóźnia, a tu mamy stawianie płotu, grodzenie, stawianie murów jakichś, to mogą być jakieś opóźnienia zwyczajnie z w obrębie budowy nieruchomości czy, czy jakichś tam remontów, bo yy, po prostu yy, przychodzą te opóźnienia jeżeli chodzi o. O co? O robienie jakichś ogrodzeń, stawianie murów, coś takiego. Ale w ogóle też ci ludzie wokół was stawiają jakąś poprzeczkę, jakiś mur. Niby chcą się dogadać, a nie chcą. To też jest taka dziwna energia. Bo ona się koncentruje na jakimś odgrodzeniu, na walce. W efekcie wy się bronicie i oni się bronią. Mamy defensywę. Wzajemnie tutaj mamy taką... I każdy myśli, że musi się bronić przed tym drugim. Taka to jest właśnie energia, no w gruncie rzeczy, jakiejś takiej cichej agresji albo i wcale nie takiej cichej. Wrzasków bym tu nie wykluczała. W każdym razie właśnie to jest taka energia, że i Wy, i ci ludzie jakoś się tutaj y, próbują bronić, nie? W energetyce. Moje jest najmojejsze, bo tutaj y, tak zwani oni są przekonani, no do czego? No do słuszności swoich działań, że słusznie działają w imię jakiejś prawdy czy wyższej konieczności y, czegoś y, takiego. Ja mam wrażenie, że tu mamy kogoś nieustępliwego. Trochę widzę taką sytuację: Ulwa trafiła kosa na kamień. Widzę jakieś wywrócone też fundamenty rodzinne i nie musi chodzić o budynek, tylko w ogóle rozluźnienie więzi, nie? Ale ta energia, ja nie wiem, może ona Wam jest też na rękę jakoś, bo to płynie od Was, Wasza energia. I ludzie Was tak postrzegają, nie? W tej od, odwróconej czwórce buław, czyli w takiej energii jakiejś niestabilności, w energii... Mm, Właśnie jesteście tu postrzegani jako ludzie nietolerancyjni. Ktoś taki, może też taki jakiś perfekcjonista, który chce tak wszystko mieć yy, systematycznie zrobione i dopięte na ostatni guzik, ale to w sumie i tak właśnie guzik z tego nie wychodzi, bo ta odwrócona czwóreczka ona tu każe coś nam wyperswadować, jakiś pomysł, albo coś opóźnia, albo jedno, albo drugie. A może w ogóle lew ma tu jakieś takie lekkomyślne, ekstrawaganckie zakupy. I może być tylko tyle, kochani. Żelwiczka jakaś zwłaszcza wyrusza w miasto, i mamy zakup i szaleje i na prawo i lewo wydaje te pieniądze. I to taka jest energia wtedy, powiedziałabym, niestabilna, no ale trochę radości może i daje, nie? Dreszczyk emocji przychodzi, jak robi te zakupy. Co tu jeszcze może być? Ja w ogóle widzę, że tu nie ma dobrego momentu na rozwiązywanie jakichś rodzinnych problemów, gdyby były od razu mówię do tej grupy, tylko która ma taką sytuację, jakieś relacji takich nieciekawych, rodzinnych. To wtedy tutaj coś jest przełożone w czasie. I ta rozmowa, i jakaś planowana uroczystość rodzinna jest przełożona w czasie, i co jeszcze może być odwleczone. Odwleczone może być tutaj jakaś taka energia. Jakby to powiedzieć, bo tu tak do końca z siebie właśnie nie jesteśmy zadowoleni, bądź z od, obrotu spraw o, odroczone może tu być takie w ogóle podjęcie w ogóle jakichś działań w czymkolwiek, bo tak tutaj spoczywamy na laurach, tak nam się nie bardzo chce. No i lew, ten król zwierząt, który czasem pokazuje te zębiska, to też jednocześnie on po polowaniu idzie spać, nie? I tu mamy taką energię, tak nam się już nie chce. Więc rzeczywiście łowami mogą być zakupy albo coś innego, ale czy jest komfort psychiczny? Właśnie tego mi brakuje w tym miesiącu. No i prowodyrem tego wszystkiego jest chyba ten rycerz kielichów, bo on tu świeci, świeci nad tym wszystkim. Nad tym wszystkim, nie? Lew tu w ogóle chciałby czegoś więcej, chciałby zaistnieć, chciałby też, y jeśli odnosisz jakieś sukcesy, to masz nadzieję na jakiś być może rozgłos, że to pójdzie dalej, że można to właśnie będzie jakoś tak światu pokazać, nie? Celebrować. No, tego tu brakuje akurat. Tego brakuje. Chyba trzeba będzie podwoić wysiłki w jakiejś reklamie czy w promocji swojej osoby. A ludzie tak za bardzo czy chcą współpracować. Ja nie mogę powiedzieć, żeby oni byli wrogami, ale z drugiej strony oni mają swój interes, nie? I tego bronią. Więc jest tu takie tworzenie murów, taka separacja, takie tworzenie murów wokół, wokół siebie. Jeszcze może być taki konflikt na niwie zawodowej, że ty jako perfekcjonista chcesz, żeby wszystko było dokładnie zrobione i jest powiedziane, że będzie dokładnie zrobione, ale musisz temu człowiekowi dać czas, bo on musi powoli i systematycznie to zrobić, nie? Więc nie można się tu spieszyć. Zobaczymy wyzwanie tego miesiąca. Lewek. I lwiczka w marcu 2023, wyzwanie miesiąca. I Jak najprawdopodobniej na nie odpowiesz? Masz takie czytanie trochę podobne do, do raka, a on tu też gdzieś mi mignął, może jakiś lew z rakiem, bo w wyzwaniu właśnie może być księżyc, czyli dokładnie rak, znowu. Może być dla Ciebie wyzwaniem albo jakiś inny znak wody. Bo to głównie o to chodzi. Mamy tutaj jeszcze skorpiony i ryby. Ewentualnie w wyzwaniu może być kwestia ciąży, macierzyństwa, yy, donoszenia ciąży, bo księżyc to macierzyńskość, to matka, właśnie to też te więzi rodzinne. I tu w tej ciemności ciąża dojrzewa, nie? I ja myślę, że, że tak, że yy, po prostu. Ale też Twój cień może być w wyzwaniu, Twój cień, Twoja własna taka energia jakiegoś lęku przed czymś bliżej niesprecyzowanym w gruncie rzeczy. W wyzwaniu może być też taka osoba, która nie do końca jest Ci przychylna. Mamy tu ukrytych jakichś wrogów. Ukryty to znaczy, że on się z tym nie obnosi, nie? tylko za plecami coś knuje. I wtedy tu się bezwzględnie rozpoznajesz teren i człowieka, i bezwzględnie się z tym rozprawiasz. Lew tu w ogóle ma taką energię, że reaguje bardzo nerwowo, wchodzi w konflikt niepotrzebny. Tu masz o, przestrogę, nie wchodź w niepotrzebne konflikty, ponieważ y, język tu jest popędliwy. To jest Twoja reakcja. Tutaj się szybko y, pytluje ozorkiem, albo jest szybka reakcja, nie? Czyli ktoś cię atakuje, i ty od razu odpierasz ten atak, i tak się używa takich raniących słów, później się żałuje tych słów, ale to już jest za późno, żeby odkręcić. Takie jest działanie też na oślep, brakuje tu jakiejś takiej strategii, nie? Sporo takiego chaosu tu w tym wszystkim jest, i dwa razy mam pokazano energię wody energię albo wód płodowych, albo po prostu energię znaku wodnego. Kwestia ciąży, macierzyństwa, matki jeszcze wchodzi w grę, jest na pozycji wyzwania. Jak sobie z tym wyzwaniem radzicie? Ja powiem tak, trudno, trudno, dlatego że rycerz mieczy w odwrocie musi powściągnąć swój wigor. I taka jest też ta rada, że jak na przykład jak jesteś w ciąży, no to masz siedzieć, leżeć, bo rycerz mieczy w odwrocie on się nie ruszy. On nie może być ciekawy świata. On musi się położyć. On traci wigor, traci entuzjazm. gdyby właśnie był ten aspekt yy, macierzyństwa, nie? A we wszystkich innych sytuacjach ja myślę, że może trzeba się zmierzyć też z, jak, z, ja, z jakimś takim, y, jakąś iluzją, z jakąś ułudą na czyjś temat. I to może być ciężkie, bo księżyc czasami, wiecie, on się sam oszukuje. I to samo oszukiwanie się w jakiejś sprawie, na przykład romantycznej bądź rodzinnej, no niestety... Yy, nie jest niczym dobrym, jak tu reagujecie w odwróconym rycerzu. Mieczy bardzo na pewno nerwowo. Niestety wchodzicie w konflikty. Mówię niestety, bo yy, po prostu takie wybuchy one tu niczego nie rozwiązują. Ewentualnie jest jeszcze taka druga opcja, że, że nam się nic nie chce, tak jak, jakbyśmy rzeczywiście byli w ciąży. Jesteśmy tacy anemiczni, niezdecydowani. A może anemia jest wyzwaniem, słuchajcie? O! Aspekt chorobowy. To się przebadać. Krew sobie sprawdzić, czy nie ma anemii. Wtedy by trzeba sobie łyknąć jakiś żelazo, kwas foliowy, coś takiego, nie? Witaminy z grupy B. Dodatkowo się wspomóc suplementami. Generalnie tutaj lew żyje w tym miesiącu w takim własnym świecie i mm, i tak musi teraz tak się uspokoić, posiedzieć na tyłku i zmierzyć się z taką, może też swoją własną nieomylnością, bo się może okazać jednak, że w wielu kwestiach się pomylił. No i czego dotyczy to, to rozczarowanie? Rodziny, kochani, rodziny. Ale macie powiedziane... Rozwiąż ten problem rodzinny. Ty się nie kłóć, ty nie kruszkopi, ty nie pal mostów. Ty naprawdę weź się poważnie za jakiś konflikt rodzinny. Ostre słowa czy nieodpowiedzialne zachowania to nie jest wyjście, a widzę, że, że możesz znaleźć takie wyjście nie w tej sytuacji, a to nie jest żadne wyjście. Trzeba być też w związku bardzo szczerym i partnerowi tutaj dać też więcej takiej swobody. Co to znaczy Swobody. To znaczy, że on się nie musi angażować we wszystko, w co ty chcesz, bo jesteś tu na pozycji perfekcjonisty. Krótko mówiąc, dać mu wolność, niech robi co chce w marcu. No i tyle. Dobrze, patrzmy dalej. Generalnie w ogóle uwolnić tych ludzi, bo oni tacy jacyś są wokół ciebie, tacy. Ja nie wiem, czy cię mierzeni, może oni sami ze sobą się męczą. No to, to, to no, sami sobie narzucili jakiś taki. Jakieś kagańce ponakładali, też jest to możliwe. Zobaczymy, co dobrego czeka cię lewku w marcu. Marzec 2023, co dobrego kulwą zmierza. No to kulwą zmierza kaska jakaś, jakieś pieniążki, jakiś prezencik, albo ktoś ci pomoże, albo ty komuś pomożesz, bo to wiecie, to jest takie obustronne, to jest taka po prostu, tu nie ma rywalizacji, tylko tu razem działamy. Wspieramy się finansowo z kimś, mamy taką energię bezpieczną, prezencik otrzymujemy, może jakieś wyróżnienie dostaniecie w pracy. To jest taka energia równomiernego podziału, dawania i brania jest tu wzajemność, nie? I jedna strona jest gotowa tę pomoc zaoferować, a druga ją przyjąć. Więc w sumie bardzo fajna energia. To, co dobrego. Ja myślę, że no przede wszystkim, właśnie takie poczucie yy, pewnego takiego równo, równo, równomiernego podziału Mo, może się uda wypracować, zwłaszcza w domu, nie? Jakiś taki równomierny podział tych, 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 tych obowiązków, ale wtedy bez konfliktów trzeba by to zrobić tylko na spokojnie. Po, po, porozmawiać, podyskutować, co tu jeszcze może być. To jest taka energetyka, która zasila nas finansowo. Prezent może być bardzo różnie rozumiany może rzeczywiście być coś tutaj przyniesione w papierku i ładnie zapakowane i, i coś takiego możecie fajnego dostać. Albo mamy po prostu taką pracę zespołową, która. Coś takiego wspólnie z partnerem, co się robi, wykonujemy to razem i obu stronom to przynosi korzyść, nie? Czyli w gruncie rzeczy z takim partnerem, który jest tak najbliżej Was, no nie wiem, jakieś tam życiowe, powiedzmy, to, to tutaj jest to dogadywanie się, on nawet może być hojny wobec Was albo Wy wobec Niego, bo mamy taką hojność, taką energię. Takiego poczucia, że jedziemy na tym samym wózku. A skoro jedziemy na tym samym wózku, to musimy dbać o siebie nawzajem. O, coś takiego. Co jeszcze dobrego może być? Yy, jakaś działalność filantropijna może. Możecie tu partycypować w jakimś projekcie grupowym. Zwłaszcza finansowym, on może być szczególnie opłacalny. Yy, możecie otrzymać pożyczkę. Co jeszcze dobrego? Kredyt możecie dostać, co jeszcze, jeżeli chcecie, nie? Jakieś wsparcie finansowe w innej formie też może przyjść. Równomierny podział majątku też może tu być, taki sprawiedliwy. To jest to w tych rzeczach y, dobrych. Także, no, zawsze ten, ten wachlarz jest dość duży, bo to czytanie ogólne i dobrze. Tyle dobrego. A czego się obawiacie, bądź na co macie nadzieję? Nadzieje i obawy. Marzec 2023 lewki, nadzieje i obawy w marcu. Ja myślę, że na nadzieja jest na zakończenie jakiegoś trudnego projektu, który Was bardzo zmęczył. Nadzieja na odpoczynek, żeby odpocząć. Nadzieja na odbudowę zaufania z kimś, gdzie zostało to nadszarpnięte. I nadzieja na to, że ktoś tak długo też się nie będzie przed wami bronił, że może zmięknie. Nadzieja na to, że będziecie mieć dość sił, żeby dojść do samego końca, czyli do dziesiątki buław. Zrealizować cykl jakiegoś rozwoju w całości, na przykład 9 miesięcy ciąży, albo 9 miesięcy czegoś innego. Obawa przy tych kłótniach. Że zranienie kogoś może być tak duże, że już nie będzie powrotu, nie? A to nie jest prawda. Powrót jest zawsze. Można odbudować każdą relację, jeżeli jeszcze wystarczająco kochamy, bo miłość jest, jest warunkiem. Jak nie ma miłości, to nie ma na czym budować. Jak jest miłość, to i, to i zaufanie da się odbudować. Tylko musi być miłość. Ale generalnie tutaj i nadzieje, i obawy krążą gdzieś koło jakiegoś odpoczynku. Mamy tu 9: od 9 dni do 9 miesięcy, czyli bardzo duży rozrzut i ktoś tu musi odpocząć. Jakiś lew musi odpocząć albo tylko 9 dni, albo 9 miesięcy, albo 9 tygodni. Tak jest. Teraz patrzmy kochani, dalej, czyli. Co tam lewki drogie? Yy... Przyczyna zdarzeń miesiąca. Przyczyna zdarzeń wszystkiego tego, co się w marcu 2023 zadzieje. A będzie to tym. Odwrócony król kielichów. A widzisz, mamy go. Rycerz kielichów zdominuje nam miesiąc, a król kielichów odwrocie. to taki niespełniony artysta albo pijak, albo jakiś tam właśnie też przedstawiciel trygonu wody. Ale on jest taki dziwny. Bo on ciągle ma muchy w nosie, on jest ciągle niezadowolony, albo on ciągle cierpi. I on mówi: Tak, jestem utalentowany, dlaczego świat mnie nie docenia? Wszyscy są przeciwko. Albo ja tak cię kocham, i tak przydusza, i tak zagłaskuje na śmierć. Aż człowiek ma dość. Mówi: Idź ty już, zejdź mi z oczu paskudo. Król kielichu w odwrocie. on jest tu w przyczynie. Różnie. Jakieś ploty, niepowodzenia artystyczne, to, że właśnie jest, jest taki nienawistny, agresywny stosunek znaku ognia do znaku wody, tu jest jakaś opozycja. Ten mężczyzna, on nie ma dojrzałości emocjonalnej, on jest stary, ale zachowuje się jak dziecko. Albo właśnie brak sukcesu jakiegoś, nie? Przecież jestem taki wspaniały, gdzie ten mój sukces? I pretensje do całego świata, no to są właśnie tego typu energie. K Konkretnie to może być, wiecie, w przyczynie zdarzeń. Tu mamy motywator z trygonu wody, dominująca energia, a tu bardzo podobna jest. To może być ten sam człowiek albo drugi, stojący troszkę w opozycji do tego pierwszego, bo ten, powiedzmy, jest dosyć sympatyczny, ten już mniej. Bo Król Kielichów w odwrocie to już naprawdę nie wiemy, czego możemy się po nim spodziewać. Kon kompletnie nie wiemy. On jest jak yy, bomba z opóźnionym zapłonem. Wiadomo, że wybuchnie, tylko nie wiadomo kiedy. I on właśnie ma skłonność do wybuchów, do złości, do gniewu. Pokazany jest tutaj konkretnie w męskiej energii. Taki mężczyzna starszy, nie? Król Kielichów w odwrocie zwykle jest mężczyzną starszym. To już nie chcę konkretnie podawać wieku, bo to naprawdę może być bardzo różnie. To może być 40 plus 50 i 70 plus, nie? Więc, yy, więc to nie jest takie istotne. Emocjonalnie tu tak też jesteśmy za burtą, więc może w ogóle chodzić o, o, o taki stan ducha, zwłaszcza u mężczyzn lwów. W przyczynie tu możecie mieć jakieś takie problemy emocjonalno-psychiczne, nie? Rozpada się rodzina, niespełniona miłość, może jakieś skłonności do alkoholu, bo on często lubi sobie wypić, też jest taki rozdrgany emocjonalnie, i wtedy to może być męska lwia-energia. Właśnie ta niestabilność taka emocjonalna, problemy z uzależnieniami, ulwa. Z tego mogą się brać problemy z czym? Z rozwalaniem rodziny, z Twoją jakąś agresją, którą masz do tych członków rodziny. Teraz mówię do mężczyzn lwa: możesz mieć taką sytuację. Nie musisz pamiętaj, że to czytanie ogólne. To jest nudne, nie? że ja tak często to powtarzam, ale niestety muszę. Wierzcie mi, że przychodzą tu bardzo dziwni ludzie na kanał, którzy łapią mi za słówka, tak jakby to było czytanie dla nich, tylko osobiste. No to zapraszam do indywidualnego, wtedy się dowiesz. Na temat swojej sytuacji w szczegółach. Dobrze, kochani, to mamy w przyczynie zdarzeń. Przechodzimy już do wyniku po prostu, jak ten miesiąc kończycie, w jakiej energii, z czym wychodzicie, z marca. Co się uda, co się nie uda ewentualnie. Uda nie uda, bo truda ma grube uda. No dobra, zobaczymy. Co tu się może udać, co nie udać. No. Powiem tak, sukces się opóźnia, nie? Czyli wiecie, jakby yy, mamy spowolnienie akcji. To jest chyba konieczne. Właśnie może ta konieczność wypoczynku, może jakiś urlop, może ten sukces, na który pracujecie, wymaga czasu, bo tu jest powiedziane, że to wiecie, to tak w marcu nie uda się wszystkiego załatwić. Z całą pewnością nie. Cały czas jest tu szansa na ukończenie jakiegoś planu z wielkim sukcesem nawet, ale to wymaga czasu Jakiegoś wydłużenia procesu, i tu na to trzeba poczekać. To jest taka energia, yy, ta, taka lepsza odsłona. A druga, niestety, gorsza, która mi mówi o rozwalaniu rodziny, i w przyczynie jest pan, który, no powiedzmy sobie, pofolgował, trochę popłynął. No to wtedy mamy tutaj konkretnie energię zdrady, niewierności małżeńskiej i wielu rozczarowań emocjonalnych. Oznaka takiej wielkiej, wielkiej słabości, z którą, no co tu dużo mówić, trzeba powalczyć chociażby na drodze psychoterapii, wziąć się za siebie, nie? Bądź odwyku. Także jak, wiecie, odsłon, jak widzicie, odsłon bardzo wiele. Natomiast taka najbardziej przychylna recenzja, czyli taka ocena tego miesiąca w odwróconej szóstce buław, mówi, że wcale nie jest tak źle. Dlaczego? Dlatego, że to jest też zapowiedź. Takiej świadomości, właśnie przy wychodzeniu z marca, że na sukces ciężko pracujemy i ten wysiłek się opłaci. Jest to takie przeświadczenie, że to się opłaci, że to w swoim czasie przyjdzie, że to, co najlepsze, to jeszcze przed nami. Taka tu przychodzi świadomość, więc w gruncie rzeczy to jest dobra energia, nawet w pozycji odwróconej, bo świadczy o tym, że przed Tobą jest nadal sporo pracy, ale będziesz mógł się cieszyć sukcesem. No i czy, toż nie, czy to nie jest yy, yy, dobra informacja? No jest, bo to przychodzi. Tylko my za tym za bardzo gonimy, bo zawsze szóstka była mówi w odwrocie uspokój się, Ty nie goń, musisz wytrwać. Musisz wytrwać w tej walce o swój cel, musisz się uspokoić, to na czym Ci zależy, Zakończy się zwycięstwem i to wcale nie tak późno, ale musi być ta weryfikacja i to przychodzi, przychodzi takie opóźnienie koniec miesiąca. No co tu może być, z czym wychodzicie? A bardzo różnie, bo czego mogą opóźnienia dotyczyć? No że na przykład opóźni się zwrot należnego długu albo yy, mniejsze zyski z inwestycji niż myśleliście, nie? Albo, no mamy tutaj te konflikty pokazane, niestety, no są te konflikty, ale z drugiej strony może trzeba oczyścić atmosferę w robocie na przykład, bo tu ego szaleje, nie? Pytanie, czyje, twoje, czy ich? Prawdę mówiąc, to widzę, że po obu stronach może być takie starcie na ego. Moją bronią jest ego i twoim bro, twoją bronią jest ego. No i niestety, I... W relacjach to tutaj też widzę, macie takich kilka kwestii do przepracowania, bo tu yy, harmonia może w związku być, ale jesteście w czasie przejściowym ty i ktoś, nie? Mówię o związkach stałych. Yy, po prostu coś, coś jest do przegadania, do wynegocjowania. Natomiast yy, jakie takie poczucie jeszcze przychodzi u singli, że trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na tą swoją wielką miłość. Mówię o tych, które nikogo nie mają. To prawdopodobnie mieć nie będą, bo tutaj się yy, musicie jakieś dawne urazy jeszcze przetransformować. Coś, coś takiego widzę, że nie ma jeszcze tej gotowości, że to jakby się opóźnia, nie? I rada końcowa, taka zbiorcza na te wszystkie energie, taka kropka nad i czytania, rada na marzec, lew. Nie niszcz życia niewłaściwym podejściem do relacji. Albo do swojego zdrowia, bo tu niszczymy zdrowie, albo tracimy czas. Na co? Jakoś tak do panów lwów tu mi bardziej pasuje. Stały związek przygodnym romansem jest niszczony. Więc no, zastanów się, czy warto tutaj w tym jakimś płynąć dalej, bo tu mamy dwie opcje. Mamy grupę lwów perfekcjonistów, które pracują. I nie ma nic innego, w życiu się nic nie liczy. Zaniedbują nawet rodzinę do tego stopnia, bo nie mają czasu na przyjemności, na życie towarzyskie. Wciąż czasu brakuje. A druga grupa lwów to wręcz przeciwnie mocno tutaj popłynęła. I tu mamy romanse, trójkąty, energię niszczenia, właśnie związków, nie? Energia takiej też zazdrości o, 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 o partnera, partnerkę. I tu jest niewłaściwy tryb życia. To jest przestroga, nie? Przed tym niewłaściwym trybem życia, żebyś nie nabawić jakiejś choroby i generalnie, ale też wyjść z jakiejś samotności, bo ta część lwów, która tutaj pracuje i, i nie ma czasu na, 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 na kontakty, że tak powiem, przyjacielskie czy towarzyskie, to jest innego rodzaju nawołanie. Ciesz się życiem, drobnymi przejawami, spotykaj się z ludźmi, kontaktuj się, tak? żebyś miał, czy miała więcej czasu dla przyjaciół. Mówię, tu są dwie grupy, tu są naprawdę dwie grupy. Zawsze tu jest ekstremalnie. Albo nie ma nic, zero życia towarzyskiego, bo tylko praca. Albo druga grupa, że za bardzo, za dużo, stanowczo za dużo. No i tu widać, że rodzina cierpi, dzieci cierpią, a pan się nadaje na odwyk. Czy to będzie dla wszystkich lwów? Od razu mówię, że nie. Natomiast, yy, widocznie, yy, to jest grupa taka najbardziej potrzebująca, która albo tego potrzebowała usłyszeć, żeby dostać też jakiś taki, powiedziałabym, w cudzysłowie, namiar na uzdrowienie swojego życia. Bo tu dla jakiejś części po prostu kłania się co? Odwyk. Papa. Pa.